Witam serdecznie, Janusz Tomczak. Zapraszam wszystkich uczestników dzisiejszego webinaru na spotkanie Skywork Community, firmy, która pozyskuje środki na wsparcie technologii transportu strunowego. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Tak jak to Państwo widzicie na tym obrazku. Kilka słów o sobie. Rok 1992-2022. Własna działalność gospodarcza do dzisiaj. 2002-2007 skończyłem studia wyższe z zarządzania i marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyworld Community, natomiast rok 2018-2019 to jest taki przełomowy, ponieważ tutaj odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skyworld Community, które trwało ponad 14 miesięcy. Zakończyło się w maju, 9 maja 2016 roku w Dubaju. I tam otrzymaliśmy tytuł ambasadora Skyworld Community. Między innymi to szkolenie ukończyło 8 osób z naszą dyrektorą regionalną, panią Natalią Fujtę. Jak mówiłem na początku, dzisiaj będziemy się zajmować technologią. Jest jeszcze jeden partner, który prowadzi informacje na temat Skyworld Community, Mariusz Doczpański. On zajmuje się sprawami duplikacji, czyli tak jak możecie Państwo skorzystać tutaj z naszej współpracy z firmą, promować ten biznes, bo my prowadzimy to wszystko na zasadzie crowdfundingu, czyli pozyskiwania funduszy od osób prywatnych i firm, które poprzez swoją działalność finansują pracę nad technologią transportu strunowego, którym jesteśmy taką częścią zbierającą fundusze. Natomiast ja dzisiaj powiem o technologii, o tym, czym jest transport strunowy, przejdę też do oferty inwestycyjnej i kilka takich informacji dosłownie z tego tygodnia, co się tam zadziało nowego. Więc ruszamy, drodzy Państwo, zaczynam. UST to jest nowy brand w tej chwili od kilku miesięcy, Unicki String Transport. Widzicie Państwo taką tutaj literkę U, to jest od nazwiska naszego założyciela firmy, pana inżyniera Anatolia Unickiego. UST, technologie transportowo-infrastrukturalne. Filozofia UST, transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Główne założenia naszego transportu to jest, prowadzone są prace nad zwiększeniem aerodynamiki, bezpieczeństwa, takiego bezpieczeństwa ponadprzeciętnego, ponieważ jesteśmy na drugim poziomie bezpiecznego i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi i wykorzystania wszystkich tych prac, które nie ingerują w naturalne środowisko i żebyśmy to wszystko po prostu mocno ograniczali. Twórca technologii Anatolij Unicki zajmuje się tym tematem od blisko 40 lat i on twierdzi, że UST technologia ma być optymalna, efektywna i bezpieczna. Pan Unicki jest naukowcem, inżynierem, autorem ponad 200 prac naukowych, ponad 20 monografii, 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Był również kierownikiem dwóch projektów, tak zwanych grantów ONZ w roku 2002 i 1998 i jest członkiem kosmonautyki byłego ZSRR. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektor Unicki String Technologies. Nasze moce, czyli to, co możemy wyprodukować, drodzy Państwo, to, co możemy zrobić, to jesteśmy firmą, która obejmuje cały zakres działań nad rozwiązaniem wdrażania innowacji technologii UST,
takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych, jeden w takiej strefie tak jak europejska, mamy go w Marina Horce, to jest 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi, drugi na taki tropikalny. Tropikalne centrum znajduje się w Szarcie, to jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mamy również spółkę inżynieryjską, która jest doświadczona, w której znajdują się wynalazcy i są zatrudnieni, gdzie prowadzą zaawansowane technologicznie wprowadzenie systemu transportowego. I oczywiście kompleks przemysłowy, to jest całość cyklu prac, który prowadzi produkcję zaprojektowanych pojazdów UST. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę, uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistom i obsługę posprzedażową. Drodzy Państwo, tu muszę kilka słów wyjaśnienia. W tej chwili w firmie mamy około 80 działów projektowych, które jak tutaj wcześniej wymieniłem, zajmują się pełną obsługą, ale również firma przygotowuje się do wprowadzenia transportu i wyjścia z nim na rynki zewnętrzne, gdzie będziemy również wykonawcą budowy tych dróg strunowych i będziemy się zajmować tą obsługą posprzedażową. Chodzi o to, że w każdym projekcie, niezależnie czy on będzie wykonywany na terenie Europy, Azji, Afryki, czy drodzy Państwo, krajów arabskich, będziemy mieć udział około 20% w takim projekcie, ponieważ będą, to jest zagwarantowane w naszych umowach przyszłych, gdzie te środki, tych 20% będą wykorzystywane na rozwój firmy, jak również na przyszłą wypłatę dywidend dla udziałowców. Oczywiście nasze pojazdy, nasz transport jest w pełni certyfikowany. Mamy dwa takie certyfikaty, TUV, jeden z roku 2018, który był przeznaczony dla tej strefy naszej klimatycznej, czyli tu chodzi mi o Europę i powiedzmy okręg tam Stanów Zjednoczonych i tej strefy klimatycznej. Natomiast w roku 2021 otrzymaliśmy również certyfikację na kraje subtropikalne. I to jest element bardzo ważny, bo ponieważ możemy z tego względu wyjść z naszą technologią na rynki zewnętrzne. UST przygotowuje się i przede wszystkim koncentruje się na budowie projektów komercyjnych. To jest, proszę Państwa, nasze zadanie główne, że my z tą technologią już wychodzimy na rynki zewnętrzne. Czym się charakteryzuje nasz transport? No, transport UST to przede wszystkim takie unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. To są pojazdy opracowane o technologię UST. Zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. I to przeznaczenie mamy do transportu miejskiego i międzymiastowego, dla ruchu pasażerskiego, jak również ruchu towarowego, o którym wspomnę za chwilę. I ten nasz transport jest oczywiście harmonijnie zintegrowany z infrastrukturą już istniejącą, a także nową. I przede wszystkim służy do rozwiązywania problemów transportowych poprzez stworzenie innowacyjnych systemów transportu. Mamy 7 rodzajów pojazdów naszych do transportu osobowego, oczywiście o rozbudowę również taką modułową, od najmniejszego Unividu U4651 do najszybszego Uflash U4362. Natomiast w oparciu o Unibusa mamy również możliwość rozbudowywania tych naszych pojazdów o kolejne moduły i wtedy mamy
możliwość otrzymywania takich pojazdów, które będą dla zwiększonej ilości pasażerów. Będę teraz pokrótce charakteryzował każdy z tych pojazdów w kilku zaledwie słowach, zdaniach. Univid to jest najmniejszy z pojazdów, jest to pojazd dwuosobowy. Jego prędkość przelotowa to jest w granicach 150 km na godzinę. Pojazd ten może zarówno podróżować pojedynczo, tak jak widzicie tutaj Państwo, i wtedy jego moc taka przewozowa jest do 720 osób w dwie strony na godzinę, natomiast można ją również rozbudowywać o takie połączenie modułowe, tak zwane sprężone, wtedy takich modułów może być 7 i taki pojazd wtedy może mieć możliwości przewożone nawet do 3500 osób na godzinę. Unibike to jest pojazd, którym weszliśmy z takim impetem w roku 2016 na targi InnoTrans w Berlinie. Tam żeśmy zaprezentowali te nasze pojazdy i to jest kolejny pojazd, który jest takim pojazdem lekkim. On jest również pojazdem przeznaczonym dla dwóch osób. Można go rozbudować nawet w sprzężonym tym systemie do 7. Ma możliwość przewożenia w systemie pojedynczym od 720 do 1400 osób w dwie strony, natomiast przy tym systemie sprężonym od 3,5 do 6300 osób na godzinę. Oczywiście to wszystko przy wybudowanej infrastrukturze. Unibus, miałem okazję tym pojazdem w roku 2018-2019 przejechać się kilkukrotnie w Marinachorce. To jest miejsce, gdzie jest certyfikowana i testowana nasza technologia. Jest to pojazd, który może pomieścić od 10 do 80 osób. Jeżeli chodzi również o te 80 osób, to w momencie, kiedy mamy rozbudowaną tą ilość taką modułową. Można go również sprzężać od 3 do 7 tych pojazdów w zależności od konfiguracji może przewieźć od 2,5 tysiąca nawet do 35 tysięcy osób na godzinę. Prędkość jego 150 km na godzinę i jest to pojazd do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Kolejne zdjęcie Unibusa pokazujące jego możliwości. I bardzo ciekawy pojazd Unicar, to jest pojazd z podwójnym zawieszeniem szynowym. Jest to pojazd, którego pojemność pasażerska jest od 6 osób nawet do, drodzy Państwo, 150, ponieważ można go modułowo połączyć i taka jego modułowe sprężenie to jest nawet do 7 modułów. Prędkość jego jest do 150 km na godzinę. I pojazd ten jest przeznaczony właśnie do transportu międzymiastowego i miejskiego. No i pojazd, który według mnie jest najciekawszy, to jest moja opinia, każdy z Państwa ma prawo sobie wybrać swoją. Mówimy tutaj Uniflash, Uniflash, przepraszam najmocniej, U451, to jest pojazd, który może osiągnąć prędkość nawet do 600 km na godzinę. Pojazd, którego pojemność pasażerska jest od 6 do 46 pasażerów. Jest tam on też rozbudowany o takie luki bagażowe. Jest to pojazd, który w przyszłości ma uzupełnić podróżowanie tak jak transportem lotniczym. Pojazd ten cechuje się, drodzy Państwo, ogromnym takim współczynnikiem oporu powietrza, takim bardzo niskim, bo na poziomie C 0,06 i porównując go do takich naprawdę już bardzo dobrych samochodów, które w klasie takiej premium wyścigowych, tak możemy powiedzieć, jak to jest Porsche 997, to jego współczynnik wynosi 0,28. Widzicie Państwo, jaka to jest przepaść między pojazdami tradycyjnymi, a naszym Uniflashem. Ponieważ tutaj występuje ten efekt przyziemia, my tego nie mamy, jesteśmy na drugim poziomie i przez to ten opór powietrza, który wpływa na zużycie paliwa, także na prędkość, jest bardzo mocno zmniejszony.
Uzupełnia nasz transport również bardzo ważna gałąź naszej firmy, więc transport towarowy. Mamy tu kilka rodzajów tego transportu, od tego taśmociągu takiego ślimakowego, który przenosi urobki bezpośrednio z kopalni, czy jakiś tam rud żelaza, czy powiedzmy jakiś tam piasku, bezpośrednio do naszych pojazdów lub na kontenery. Jak również Unikąd U4-190-01, to jest pojazd kontenerowy. On w zasadzie został zbudowany w zaledwie 1,5 roku od pomysłu powstania. Dzięki ogromnej pracy pana Junickiego i zespołu inżynierów powstał on głównie na zamówienie naszych partnerów z krajów arabskich. I pojazd Unitrak U4-131 do przewozu materiałów takich zamkniętych i Unitrak U471 do przewozu materiałów sypkich otwartych. Kilka słów charakteryzacji o tych pojazdach. Unitrak to jest pojazd towarowy wyposażony w zawieszenie dwuszynowe i czteroszynowe. I co jest charakterystyką tego pojazdu, że on, drodzy Państwo, może przy wybudowanej oczywiście infrastrukturze podróżować z prędkością nawet do 150 km na godzinę, no gdzie to w dzisiejszych czasach z taką prędkością można wozić transporty towarowe. Zdolność przewozowa do 100 milionów ton rocznie i pojazdy te oczywiście są sterowane za pomocą naszych technologii, czyli tych technologii blockchainowych i technologii tej, no, przyszło mi z głowy, przepraszam, za chwilę sobie przypomnę. I teraz Unikąd. Pojazd, który najprawdopodobniej, drodzy Państwo, okaże się ogromnym hitem na rynku światowym. To jest pojazd do przewozu kontenerów, który jego prędkość przelotowa może dochodzić nawet do 120 km na godzinę. I jego zdolność przewozowa jest nawet do 5 milionów ton. To wszystko oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze. No i Unitrans, ten system do tego transportu taśmociągu towarowego, więc jego prędkość to jest do 36 km na godzinę i zdolności przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie, a może pracować ciągle. No i system morski, drodzy Państwo, dla mnie rewelacja, system, który jego główne takie zalety to jest dostawa ładunków płynnych, jak i wielkogabarytowych na odległości od 5 do 10 km od wybrzeża, bez konieczności budowania tej całej infrastruktury portowej. Mamy taki pomysł, jest on dosyć mocno promowany na naszych rynkach i przez naszych przedstawicieli na zewnątrz. I będzie ten system wdrażany i proszę Państwa, okaże się on bardzo wielkim hitem naszym towarowym. Widzimy tutaj możliwości wykorzystania zarówno kontenerowego, jak i sypkiego i możliwość tego transportu jest również taka, że możemy z nim wychodzić nawet do 15-20 km w głąb nabrzeża bez konieczności budowania doku. Fantastyczne rozwiązanie. No i projekt, który współistnieje i współdziała z naszym transportem strunowym, czyli mówimy tutaj o miastach linearnych, to jest nowe pojęcia w urbanistyce, gdzie linie te nasze UST przyczyniają się do rozwoju i miast tych linearnych i jak również osiedli klastrowych. I to miasto linearne można wybudować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w miejscach o trudnej rzeźbie terenowej, a także w trudnej strefie klimatycznej kontynentalnej. Budowa tych miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych i samochodowych, przede wszystkim dlatego, że będzie tutaj wdrażana nasza technologia transportu strunowego, czyli na drugim poziomie. Jest między innymi tym projektem też dosyć mocno zainteresowani są nasi kontrahenci z krajów arabskich, bo w przyszłości będziemy dzięki naszej technologii i budowie miast linearnych zazieleniali i zalesiali tereny pustynne, a między innymi jeden z naszych działów projektowych w firmie się tym zajmuje, bo mamy również dział, który zajmuje się produkcją i
produkcją humusu, czyli takiej ziemi próchniczej, która będzie po prostu ziemią urodzajną. A teraz główne elementy naszej technologii. Drodzy Państwo, czyli podstawa to jest struna, to jest model, na którym w zależności od konfiguracji, ja zaraz tutaj będę rysował, jest, oparta jest nasz transport strunowy, bo jest on wykorzystywany w zależności od, czy to będzie transport na zasadzie półsztywnej, sztywnej, czy konstrukcji takiej kratownicy tak zwanej. One wszystkie są zbudowane na takiej samej zasadzie, tylko konfiguracja jest różna w zależności od wykorzystania. Ale idziemy od początku, więc przede wszystkim to jest zamknięty korpus stalowy. Widzicie tu Państwo? W środku mamy naprężone takie wiązki, pręty stalowe. One są sprężone, zespawane w jedną całość. Wszystko otulone w specjalnym, takim opatentowanym betonie, którego właściwości są przede wszystkim takie, że one mają tam wygłuszać pracę, wygłuszać hałas podczas jazdy i ochrona tych strun, i mogą one pracować w takich dosyć ekstremalnych warunkach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast bardzo ważnym elementem tutaj tej naszej struny, zaraz to wymarzymy, jest, drodzy Państwo, ta główka, to jest ta nakładka stalowa. To jest bardzo ważny element w naszej konstrukcji naszej struny, ponieważ po niej toczą się stalowe koła, którymi poruszają się nasze pojazdy. Jednocześnie jest to element, po którym się toczy. Jest przekazywana energia, żeby te pojazdy się poruszały. I tutaj widzimy kilka rodzajów naszych tych szyn UST. Mamy konstrukcję sztywną, czyli tak zwaną kratownicę, widzicie Państwo, albo eskapadę inaczej. Tutaj może się poruszać pojazdy na górnym i dolnym poziomie. Jest jeszcze taka możliwość, że w przyszłości wybudowana taka eskapada może być dodatkowo wykorzystana do pociągnięcia i poprowadzenia na niej wody, światłowodu, energii elektrycznej czy telefonii. Także widzicie Państwo, że dodatkowo będzie to wykorzystane właśnie głównie w budowach tych miast linearnych. Półsztywna konstrukcja, która jest na zasadzie takiej, jak gdyby była tutaj budowa mostu, i elastyczna, oczywiście one są ze sobą kompatybilne, gdzie te pojazdy przechodzą płynnie z jednego rodzaju na drugi. No i teraz zdolność przewozowa naszego systemu innowacyjnego transportu UST. No więc możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy możemy przewieźć tych naszych pasażerów, drodzy Państwo, w zależności od zastosowanego systemu, nawet do 50 tysięcy osób na godzinę. Oczywiście to są w dwie strony, ale to jest wszystko uzależnione od rodzaju zastosowanego tutaj pojazdu i zastosowanej przepustowości. Budowa układu napędowego, który jednocześnie z układem napędowym i hamującym, to jest dosyć ważne rozwiązanie. Ja się skupię tutaj na tym naszym kole zamachowym, czyli tym elemencie napędzającym, który jednocześnie jest elementem hamującym. Oczywiście to wszystko jest opatentowane, drodzy Państwo, certyfikowane, także mamy tutaj naprawdę pełne bezpieczeństwo tej naszej technologii. I chciałbym jeszcze się skupić tu nad jednym elementem. Zaledwie kilka miesięcy temu, bo ogłoszone to było w miesiącu bodajże grudniu, pan Junicki ze swoją grupą inżynierów przekazał nam taką informację, że zastosowano akumulatory, które tutaj są do oczywiście gromadzenia i napędzania naszych pojazdów, przechodzą cykl rozładowania i naładowania nawet do 5000 razy, co jest po prostu wynikiem rewelacyjnym, bo w najlepszych do tej pory wykonanych samochodach osobowych ten cykl jest zaledwie 1000, ale informacja jest również taka, bardzo dobra i rewelacyjna, że ta technologia i ten system ładowania i tych naszych akumulatorów nie będzie sprzedane na rynki zewnętrzne, więc będzie to na tę chwilę tylko i wyłącznie wykorzystywane w naszym transporcie, więc bardzo dobra informacja. Chroni interesy wszystkich inwestorów.
Inteligentny system sterowania, drodzy Państwo, my mamy to oparte na technologii blockchainowej, również z taką technologią, która należy również do takich systemów interaktywnych, gdzie mamy zabezpieczone bezpieczeństwo zarówno pojazdów, które się poruszają po tych naszych trakcjach, jak również mamy możliwość kontrolowania tej pracy na zewnątrz i wewnątrz. I to wszystko jest zintegrowane z tymi naszymi systemami łączności, zarządzania z naszymi centrum i możemy tymi naszymi pojazdami na dzień dzisiejszy zawiadywać zarówno i na terenach europejskich i krajów arabskich, bo to jest niezależny system, który będzie ogarniał całą kulę ziemską. Z tego co mamy informacje, to system zarządzania transportu strunowego będzie sterowany ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i system ten bezpieczeństwa się charakteryzuje przede wszystkim tym, że on jest, drodzy Państwo, nieszkodzący środowisku, że nie potrzebuje takiego dużego potencjału terenu. Nie potrzebujemy wycinki tam jakichś dużych lasów i powoduje również to, że materiały, z których jest wykonane, a także to, w których jest eksploatowany, nie zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. Określony jest UST jako najbezpieczniejszy system transportu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wandalizm i ataki terrorystyczne. Ma minimalność, odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi od 4 do 50 metrów nawet. I system zapobiega wykolejeniu. Ten system zapobiegania wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnego transportu nawet 10-krotnie. Reasumując, Rosyjska Akademia Nauk podsumowała nasz transport i do istniejących już transportów, czyli transportu kolejowego, jednoszynowego, drogowego i kolei magnetycznej. Stwierdziła, że jest bardziej ekonomiczny, zrównoważony i bezpieczny w porównaniu ze wszystkimi istniejącymi na dzień dzisiejszy systemami transportowymi. Także pod tym względem wyprzedzamy technologię naszą pod każdym względem. I teraz kilka danych takich statystycznych. Koszty eksploatacji, czyli zarówno budowy i później utrzymania tych naszych tras strunowych. Koszt wybudowania dzisiaj w zależności od jednego kilometra bieżącego, w zależności od zastosowanej technologii. Chodzi tu o technologię półsztywną, sztywną czy kratownicę, tą eskapadę. Kształtuje się między 4 a 10 milionów dolarów za kilometr bieżący. Tak skrajnie biorąc, wybudowanie takiego metra to już jest koszt blisko 100-150 milionów za kilometr bieżący, natomiast jest jeszcze ważna stopa zwrotu. Przy wybudowanej infrastrukturze stopa zwrotu może być nawet na poziomie 7-8 lat, więc to jest bardzo krótki okres, czyli jesteśmy bardzo atrakcyjną ofertą dla inwestorów, bo drodzy Państwo, takie metro przykładowo może się spłacać nawet 30-40 lat. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to jest nasz priorytet, nasza technologia jest przede wszystkim w oparciu o szanowanie ekologiczne. Używamy do budowy i do transportu naszych pojazdów materiałów takich o bardzo ekologicznych właściwościach. Nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, bo ponieważ mamy to robione na supach, korzystamy z napędu naszego transportu, z energii przede wszystkim odnawialnej, czyli wody, prądu, energii fotowoltaicznej, słonecznej, etc. No jeżeli chodzi o wypadkowość, to jesteśmy tutaj na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, ponieważ mamy ten transport na drugim poziomie, czyli unikamy skrzyżowań, kolizji,
Mamy również tam, drodzy Państwo, ten bezpieczny system antywykolejenia i przez to, że jesteśmy na drugim poziomie, nie mamy jakiejś tam możliwości bezpośredniego kontaktu z pojazdem drugim czy ze zwierzęcami. Także tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Kilka słów o naszych ośrodkach certyfikacji i tam, gdzie mamy testowaną naszą technologię. To jest zdjęcie z Marina Horki, miejsce, w którym jest testowana i certyfikowana nasza technologia w Mińsku, na terenie Białorusi. To jest ośrodek, który się mieści 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Jest to teren po byłym poligonie takich pojazdów opancerzonych i czołgowych, zrekultywowany przez naszą firmę. Dostaliśmy go w prezencie, w darze od prezydenta pana Łukaszenki, ówcześnie i obecnie reprezentującym Białoruś. Jest to również na dzień dzisiejszy atrakcja turystyczna Białorusi i miejsce, gdzie odwiedzają ją zarówno delegacje na szczeblu rządowym, lokalnym, inwestorzy, studenci, bo również służy to jako edukacja. Miałem tam okazję być trzykrotnie. Czekam na możliwość, że po tej pandemii będzie zorganizowany tak zwany ekofestiwal. Jest to spotkanie wszystkich inwestorów, sympatyków, ludzi, którym zależy dobro planety, naszej Matki Ziemi, że w tym roku się takie spotkanie odbędzie. Jest to zawsze organizowane latem. Ostatnie było w roku 2019, natomiast w roku 2020-2021 ze względu na istniejącą pandemię były to spotkania robione w trybie online. Także serdecznie zapraszam wszystkich, bo tam zobaczycie Państwo zarówno drogę, jaką pan Junicki przeszedł w projektując i realizując nasz transport strunowy w muzeum, jak również zobaczycie pojazdy, które w rzeczywistości poruszają się, jeżdżą i są tam testowane, użytkowane, certyfikowane. To jest zdjęcie test z realu. Widzicie tu kilka rodzajów tych naszych pojazdów, zarówno to, co mówiłem, że tą karatownicę, czyli eskapadę, można wykorzystać do transportu dolnego, jak i górnego. Filozofia firmy, że transport porusza się na drugim poziomie. Widzicie tu Państwo, dołem mają być tereny zielone, pola uprawne czy tam rekreacyjne, natomiast nasz transport ma być wyniesiony na drugi poziom, być bezpieczny, tani, łatwy w obsłudze i eksploatacji. I drugi nasz ośrodek, gdzie skoncentrowane są w tej chwili nasze siły, gdzie bardzo dużo w tej chwili pracy wkładają nasi inżynierowie i pani Nicki, to jest Centrum Innowacyjne w Szardży. Szardża to jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ten ośrodek się mieści około 70 km od Dubaju. Miałem tam okazję być w roku 2019, razem z grupą naszych ambasadorów i naszą dyrektorę generalną panią Natalią Fujta, którą serdecznie witam na dzisiejszym webinarze. I tak reasumując, ten nasz transport strunowy, czy jest innowacyjny, jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma nic podobnego, to nie są żadne kolejki górskie, drodzy Państwo, nadziemne, bo od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość zarówno pojazdów osobowych od 150 nawet do 600 km na godzinę, a pojazdy towarowe mogą nawet jechać z prędkością nawet do 120 km. Bezpieczny, drugi poziom, widzieliście te wszystkie systemy antywykolejone, wykolejenia mamy to certyfikowane, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, ponieważ można go zarówno implementować do nowych obiektów, jak i do obiektów już wybudowanych i przyjazne środowisku oparte o niskie zasoby ziemi, żeby budować nasze podpory wyprowadzone na drugi poziom, korzystające z napędu z energii odnawialnych, czyli słońca, wody, wiatru i tym podobne.
Czyli, drodzy Państwo, zapraszam jak najbardziej do czynnego uczestnictwa i promowania naszego transportu strunowego, ponieważ jest to przyszłość, a system bardzo się dobrze wplata w ten trend taki ekologiczny, jak również możliwości przyszłego inwestowania. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie. Cały system składa się z 15 etapów. To jest ten element, w którym my w tej chwili znajdujemy się w firmie. Całość tej technologii to jest rok 1978, czyli już ponad 40 lat pani Unicki zajmuje się tą technologią. Natomiast w tej formie, w której jesteśmy my, to jest rok 2015. Jest podzielony na 15 etapów, czyli inżynierię, budowę. No i teraz mamy rok 2022, tak zwaną implementację, czyli wprowadzanie tego transportu na świecie. My jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie. Etapów jest 15. 15 etap to jest całkowite zakończenie prac, pełna certyfikacja, drodzy Państwo, wyprowadzenie naszego transportu, czyli możliwość sprzedaży tego na rynki zewnętrzne, komercyjne i wypłata przynajmniej jednej dywidendy dla inwestorów. Na dzień dzisiejszy mamy kilkanaście pozycji do możliwości zainwestowania w naszą technologię, bo poprzez to, że inwestujemy, to również wspieramy naszą technologię, zarówno mentalnie, jak i finansowo. Mamy zarówno możliwość zainwestowania w tak zwane pakiety, które są, w których otrzymujemy udziały w firmie, czyli udziały w transporcie, w technologii. I drodzy Państwo, mamy takich tych pakietów kilka rodzajów, zarówno na raty, jak i za gotówkę. Ja tu kilka tylko takich wymienię, bo tu mocno to omawia pan Mariusz Duszmański. Weźmy sobie taki pakiet Inotrans, to jest dla tak zwanych inwestorów dynamicznych. Był to pakiet, który został stworzony na targi te branżowe Inotrans, które się znajdują w Berlinie. To są targi dla branżowców z branży telekomunikacji, kolejnictwa, budownictwa. I tam pierwszy raz takim w roku 2016 na tych targach zaistnieliśmy i taki pakiet został stworzony. Czym on się charakteryzuje? Tym, że on w danym etapie i podetapie ma możliwość każdy z uczestników zainwestowania około 3000 dolarów i charakteryzuje się tym, że za każde wprowadzone 1000 dolarów do tego swojego pakietu za wykup ma możliwość zwiększenia swojego udziału w dyskoncie. Co to jest dyskonto? Dyskonto to jest ilość centów, które my kładziemy na dolara. I w memorandum firmy mamy zapisane, że po zakończeniu, wyprowadzeniu tego naszej oferty takiej inwestycyjnej i naszego transportu na rynki zewnętrzne, wartość naszych udziałów będzie się równać 1 dolar. Więc to jest bardzo łatwy przelicznik. 30 tysięcy udziałów, no to możemy liczyć tutaj dzisiaj. Będzie to 30 tysięcy dolarów. I tak w tym Inotransie mamy tak. Pierwsza inwestycja to jest 1000 dolarów, to mam dyskonto 30, to mam 30 tysięcy udziałów. Następna 34, 34 tysiące i aż do 44. Następne dwa pakiety są dosyć ciekawe, bo tutaj głównymi inwestorami są rodzice i dziadkowie swoich dzieci albo pociech, wnuków. I tutaj mamy możliwości inwestowania na raty. W tej chwili one są porobione wszystkie na 6 miesięcy. Tu mamy tabelę, gdzie jest pokazane 9, ale w tej chwili inwestujemy po 6. I w zależności od zainwestowanej kwoty możemy uzyskać takie pakiety dla naszych dzieci. One w momencie uzyskania pełnoletności później przechodzą oczywiście po pełnej weryfikacji dokumentów już na własność tego dziecka, na którego były zakupione. Ale tu jeszcze jedna uwaga, w takim maluszku, żeby taki pakiet zakupić, trzeba wprowadzić metrykę urodzenia dziecka. No i teraz takie najciekawsze, drodzy Państwo, oferta inwestycyjna, można powiedzieć najdroższa z jednej strony, bo to jest oferta dla tak zwanych krupnych, czyli dużych inwestorów. Szczególnie to polecam dla naszych partnerów, którzy współpracują z firmą, czyli pracują na poleceniu.
Ja bardzo chciałbym taki partner mieć u siebie, ale również gratuluję każdemu, kto takich partnerów prowadzi do firmy, bo przez to zwiększa się po prostu popularność i inwestycja naszej firmy. Największy pakiet w tej chwili, jaki jest oferowany, to jest za gotówkę za 150 tysięcy dolarów. To jest 8 milionów 100 tysięcy udziałów i dyskonto tutaj jest na poziomie 54. Mamy jeszcze od czasu do czasu takie oferty promocyjne, gdzie firma daje nam możliwość przy mniejszych oczywiście kwotach, również kwotach na raty, zainwestowania albo podniesienia swojej ilości, swoich udziałów na wyższym dyskoncie, jak tutaj za mniejsze pieniądze, ale to są oferty takie okolicznościowe i w tej chwili takiej oferty na dzień dzisiejszy nie ma, więc najwyższa oferta, którą możecie Państwo w tej chwili w dyskoncie otrzymać, to jest za gotówkę za 150 tysięcy dolarów. Mamy tam również oczywiście oferty niższe, 25, 50 i 100. Ale jest też możliwość uzyskania na raty pakietów takich też dosyć wysokich. Widzicie tutaj taki pakiet za 50 tysięcy dolarów, to jest na 5 równych rat przez 5 miesięcy i tu jest dyskonto troszeczkę niższe, 46. Natomiast najpopularniejsze pakiety, jakie są w tej chwili wśród naszych obecnych i przyszłych inwestorów, to są pakiety tak zwane Start, Senior, Stabilny i Biznes i one się kształtują od kwoty 250 do 2000 dolarów za pakiet. Oczywiście z dyskontem w zależności od zainwestowanych środków. Już tu kilkakrotnie wspominałem, że my mamy możliwość inwestowania na kilka sposobów, za raty i na gotówki, ale też musicie Państwo sobie wziąć pod uwagę jedną taką rzecz, że te nasze inwestycje za kilka lat przyniosą nam dość spore zyski, więc ilość tych naszych udziałów i naszych tych inwestycji, które poczyniamy razem z rodziną czy z partnerami, może się przyczynić w przyszłości do naprawdę dosyć sporych dochodów. I to na różny sposób, bo pierwszy z nich to po prostu ci inwestujemy jakąś tam część pieniędzy, oczywiście nie obciążając tam zbytnio portfela domowego. Na inwestycje trzeba robić rozważnie, rozsądnie, z przemyśleniami, że dzisiaj go inwestujemy powiedzmy tam 1000 dolarów, drodzy Państwo. Mamy ten pakiet stabilny, 28 tysięcy udziałów. Firma wychodzi na rynki zewnętrzne, mamy powiedzmy 1 dolar za jeden udział, możemy to sprzedać, zapłacić rzeczywiście podatek, odliczyć inwestycje i będziemy sobie korzystać z tych środków. Drugi to jest taki, że możemy te środki, drodzy Państwo, również sobie trzymać na jesień życia, więc widzimy dzisiaj, co się dzieje na przykład w Polsce czy w Europie z inflacją. Tutaj mamy stabilny udział, drodzy Państwo, pewny i w przyszłości, który zapłaci nam odpowiednie pieniądze. Mamy również ofertę dla partnerów, którzy współpracują z firmą, bo rejestracja do firmy jest darmowa. Nie ma tutaj obowiązku oczywiście niczego wykupywania, ale żeby się stać takim stuprocentowym partnerem, należy poczynić inwestycje w postaci pakietu i udziału w firmie. Dla tych partnerów, którzy, jak to mówią w marketingu, masz albo czas i pieniądze, albo jedno i drugie, ale załóżmy, że są tacy, którzy mają pieniądze, więc inwestują i zostawiają temat. Natomiast są też partnerzy, którzy mają mniejsze te środki albo ograniczone, ale mają czas, mają kontakty, pozyskują partnerów i wtedy z ich polecenia partner robi inwestycje, a my otrzymujemy około 15% prowizji i później z tych środków, które nasz partner zakupił pakiety, wchodzi na tak zwane konto bonusowe i z tego konta za jakiś tam czas odbieramy sobie odpowiednią ilość, możemy również dokonać inwestycji i poprzez własną pracę i reklamę stać się pełnoprawnym uczestnikiem naszego projektu. Dla tych partnerów, którzy nie chcą płacić rat, mają większe, mniejsze środki albo im się, nie daj Boże, powinie noga, mamy tak zwane konto akcyjne i tutaj możemy zainwestować nawet od 50 dolarów,
Oczywiście tych udziałów nie będzie jakoś tam za bardzo dużo, no ale to w zależności od środków, a to jest bardzo ważne, bo w przyszłości, jeżeli będziemy uczestnikami tego programu podstawowego, czyli to, co Państwu mówiłem, ten program 1.15, będziemy mieć możliwość inwestowania w projekty komercyjne, ale będzie to nagroda dla wszystkich inwestorów, którzy zaufali firmie w pierwszym etapie, natomiast programy już te komercyjne będą głównie dla funduszy inwestycyjnych banków. A my, ponieważ jesteśmy udziałowcami tego pierwszego programu, projektu, będziemy mieć w tych ramach tych 20%, o których Państwu mówiłem wcześniej, możliwość inwestowania w projekty komercyjne. To już będzie przynosiło naprawdę porządne dochody i szybkie zwroty. I jest to również konto dla osób, które i partnerów, którzy na przykład wykupili sobie pakiet na raty i ze względu na jakieś tam trudności życiowych, choroby, nie mogli płacić po prostu rat w terminie. Sytuacja życiowa była taka, a nie inna. To pieniądze nie przepadają, wpadają później na tak zwane to konto akcyjne, czyli takie jak tutaj widzicie Państwo. I będą mogli sobie jednorazowo z tych środków, które zainwestowały do tej pory tam powiedzmy w raty, skorzystać i zakupić sobie tutaj pakiety z tego konta. Tyle oferty inwestycyjnej. Króciutko przejdziemy do wiadomości i pytań. Rozmawiałem wczoraj z Mariuszem Duczpańskim. Przekazał mi informację, że też mówił Państwu na temat webinaru Aleksandra Surojewa, to jest członek zarządu. To jest też jeden z partnerów, którzy mają niewątpliwie wielki wpływ na to, co się dzieje w firmie, ponieważ on również zajmuje się tym tworzeniem tej platformy do szkolenia przyszłych partnerów. No i cóż on tam takiego ciekawego przedstawił na tym ostatnim swoim webinarze, a więc transport strunowy został porównany z Hyperloopem, zalety silnika grawitacyjnego, dlaczego potrzebujemy tłumika prądów wirowych i rekordowa liczba delegacji w szarży. Ja tak pokrótce tylko powiem Państwu o tym Hyperloopie. Pamiętacie Państwo taką firmę Virgin? Na pewno ją znacie. Było bardzo głośno, że będą robili transport tak zwany próżniowy w takiej specjalnej rurze, gdzie będą przewozili ludzi i ładunki tam towarowe nawet z prędkością do 1000 km na godzinę. Się okazało, drodzy Państwo, że zaniechali tego projektu, ponieważ okazało się to jeszcze nie do końca sprawdzone, bardzo drogie. Firma za przykładowo tam zatrudniała 500 osób, zostało w niej w tej chwili połowa, ponieważ przechodzą, jeżeli będą go kontynuować, to tylko jako transport towarowy. I tu jest takie ciekawostka, bo jedno z takich pism branżowych porównało, że było dosyć głośno o tym Hyperloopie, a tutaj druga taka alternatywa, która była nie brana która była brana pod uwagę jako transport strunowy, już jest na etapie certyfikacji, drodzy Państwo, i prześcignęliśmy takiego potentata jak firmę Hyperloop i pana właściciela tego firmy. To jest osoba bardzo znana na świecie. No i jeszcze ciekawostka dla Państwa, duża ilość tych delegacji odwiedzających Szardżę. Więc było to spowodowane przede wszystkim tym, że w czasie Expo 2020, organizowanym w roku 2021 w Dubaju, czyli bardzo blisko naszego centrum innowacyjnego w Szardży, odwiedziło tam tą wystawę kilka milionów ludzi. Między innymi my mieliśmy tam wystawione takie stoiska wielkoekranowe, gdzie zapraszaliśmy konkretne już delegacje i zainteresowanych partnerów, osoby na wizytę w Szardzie. Było to spowodowane tym, że pan Junicki i ten sztab jego doradców doszli do wniosku, że jeżeli mamy wydać 5 milionów dolarów tylko na reklamę i przyjechać tam powiedzmy z makietą miasta linearnego, jest to bez sensu. Szacunek dla pana Junickiego za tak podjętą decyzję, gdzie mamy blisko niespełna godzina drogi i możemy zobaczyć, jak ten transport wygląda w naturze. Do tego jeszcze dodatkowo można zwiedzić ten Eco House, czyli część
domów, które będą służyły do budowy tych miast linearnych. I tych delegacji było naprawdę dużo. I drodzy Państwo, pomimo tego, że Expo się skończyło, to te delegacje odwiedzają nas nadal. I tutaj mamy kolejną wizytę, jaka podróż odbyła kierownictwa firmy Frausche Sensor Technologii do naszego centrum innowacyjnego w Szardzie. I to jest firma, która jest korporacją i zajmuje się projektami w 140 krajach, które zajmuje się rozwojem innowacji w branży kolejowej na całym świecie. Czyli jak najbardziej wizyta tych państw była u nas jak najbardziej wskazana. Widzicie tutaj prezentację wideo, gdzie prowadzili nasi koledzy, gdzie goście uczestniczyli w tych prezentacjach. Następnie przeszli do makiety z tym miastem linearnym, o którym Państwu wspomniałem przed chwilą. Później udali się do... pokazana była również struna, czyli ta nasza filozofia, czyli to jest przekrój tej struny, jak to wygląda. Proszę zobaczyć tutaj jeszcze taką szczególną cechę. Tutaj chcę, żebyście zwrócili Państwo uwagę na ten dom. To jest dom w konstrukcji drewnianej. Ten nasz ekodom i to jest miejsce, gdzie tam właśnie też pokazujemy tą naszą technologię. Jest to budynek, który został wybudowany w Zjednoczonych Emiratach w konstrukcji drewnianej. Od kilkudziesięciu lat nie było takiej budowy. I on w tej chwili spełnia wszelkie normy, zarówno jeżeli chodzi pod względem tym PPOSZ, jak i utrzymania tam tej mikroklimatu wewnątrz. I jest również elementem takim naszym, którym będziemy oferowali na tamtych rynkach. No i tutaj mamy pokazany nasz pojazd, ten Uniflash, który będzie tam jeździł z prędkością nawet do 600 km na godzinę. A następnie goście udali się do sterowni i tu mieli okazję zapoznać się z tym naszym systemem zaawansowanego oprogramowania, który jest specjalnie skonstruowany do kontroli transportu strunowego. No i gratka na koniec, oczywiście mieli okazję przejechać się tym naszym transportem i podsumowując wizytę tej firmy Frauscher Sensor Technologii, odbyli jazdę próbną i na koniec wpisali się oczywiście do księgi i są bardzo zainteresowani dalszą współpracą naszej firmy zarówno w Emiratach Arabskich, jak i Marina Holce. Drodzy Państwo, wróciły, to jest tak głównie informacja dla partnerów, wróciły zestawy, które pomagają w promocji i reklamie transportu strunowego naszej firmy Skyward Community. Było to zatrzymane na kilka miesięcy. W tej chwili jest możliwość ponownego zamówienia. Oczywiście jest to uzależnione od ilości zamówień. Mamy taką informację, że będą one również robione w językach ojczystych. W tej chwili mamy tam 17 tych języków. Liczba zamówień to jest minimum 3 do 5. I zestaw duży to jest w granicach $25, a zestaw mały to jest $20. Czym się różni zestaw duży i mały? W jednym z nich nie ma po prostu notatnika, w drugim jest. Jest to taki zestaw dla takiego topowego, rasowego menadżera, jeżeli chodzi o Skyward Community i mocno zachęcający i motywujący naszych przyszłych partnerów do współpracy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, proszę pisać na czacie. Postaram się odpowiedzieć w kilku słowach i oczywiście w zależności od mojej wiedzy i drodzy Państwo, informacji, które posiada. Jeżeli są pytania, proszę, czekam chwilę. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam we wtorek najbliższy, to jest, drodzy Państwo, 17 na spotkanie z Mariuszem Duczmańskim. Będzie mówił o duplikacji, o tych sprawach wszystkich prowadzenia biura, między innymi jak tam rejestrować tych partnerów i tych waszych wszystkich spraw związanych z tą własną działalnością w biurach osobistych, czyli tam jak się zarejestrować, jak sprawdzić wasze udziały.
jaka jest możliwość współpracy, etc. Ja natomiast na wykład o technologii transportu stanowego zapraszam 19 za tydzień, w czwartek o godzinie 19. Mariusz będzie we wtorek o godzinie też 19. Tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie ma pytań. Wszystko wiecie. Bardzo się cieszę. Zapraszam przede wszystkim do tego, żebyście odwiedzali biura wewnętrzne. Informacje, te wszelkie informacje, bo jest tam podawane na bieżąco, co się dzieje w firmie i żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam za tydzień. Spokojnego wieczoru i zapraszam Państwa do promowania i inwestowania w naszej technologii. Do usłyszenia i do zobaczenia.